jak się bada, jak się przeprowadza samo badanie. Między innymi tego można było się dowiedzieć na stoisku Amazonek w trakcie akcji Panie na Browarze. Wydarzenia, które było częścią pierwszego poznańskiego tygodnia kobiet. Chcielibyśmy, aby każda z nas poczuła się doceniona, zauważona, no i zdrowa. I dzisiejszy dzień poświęcony jest właśnie zdrowiu. Oprócz Amazonek w trakcie wydarzenia pojawiły się także m.in. panie z fundacji Rakujemy jak chcemy, położne tłumaczące wszelkie wątpliwości dotyczące porodu i okresu połogu oraz ratownicy z WOPR. Na naszym stanowisku pokazujemy pierwszą pomoc z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Ponadto nie są to zwykłe fantomy, a fantomy QCPR, które podłączamy na nasz ekran i ekran pokazuje, czy uciskamy prawidłowo, czyli czy jest prawidłowa częstotliwość oraz głębokość uciśnięć. W trakcie dzisiejszej akcji można było nie tylko zdobyć wiedzę, która pozwoli zadbać o zdrowie w przyszłości, zatroszczyć się o samą siebie można było już na miejscu. We współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów przy Starym Browarze postawiliśmy mammobus, z którego mogą skorzystać kobiety, które kwalifikują się do programu profilaktycznego. Są to kobiety w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanej mammografii w ramach profilaktyki. Dodatkowo poznanianki mogły zdobyć specjalne vouchery na badania. W pakiecie tych voucherów są bardzo cenne badania, ponieważ oferujemy m.in. coś takiego jak pakiet badań w formie markerów nowotworowych. To jest bardzo ważne, aby każda z nas wykonała sobie chociaż raz w życiu. Ja już, moim marzeniem byłoby, gdyby to było raz na kilka lat, ale właśnie żeby wykonała sobie taki pakiet badań, ponieważ on jest najbardziej wiarygodnym badaniem obrazującym to, czy przypadkiem nie mamy nowotworu. Dzisiejsze wydarzenie było organizowane z myślą o szeroko rozumianym zdrowiu, tym fizycznym oraz tym psychicznym. Jego zwieńczeniem był wykład profesora Mariusza Jędrzejko dotyczący m.in. cyberzaburzeń i cyberuzależnień. Chcemy, żeby dziecko coś robiło, czego oczekujemy, to my musimy postępować tak samo. Czyli nie możemy być relatywni. Mówimy, synu, schowaj ten telefon, a sami przy kolacji telefon oglądamy. Jesteśmy przy obiedzie, jakiś Karol coś do nas napisał, a my tam zaglądamy. Nie. Musimy być współmierni, dlatego że dzieci nie robią nic innego, jak tylko obserwują świat. Poznański Tydzień Kobiet kończy się w najbliższy poniedziałek. Na ten dzień zaplanowany jest pokaz filmu Agaty Nawrockiej Woman Lockdown w Centrum Kultury Zamek. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.